W listopadzie 2012 roku palmiarnia stała się własnością gminy Wałbrzych. Od tamtej pory trwa walka o ratowanie tego unikatowego obiektu. Kluczową kwestią dla palmiarni jest obecnie kapitalny remont kotłowni. Bez tego nie można myśleć o dalszej modernizacji obiektu. Rośliny znajdujące się w szklarniach wymagają odpowiednio wysokich temperatur, które trudno jest utrzymać, szczególnie zimą. Na szczęście w tym roku pogoda sprzyja palmiarni, ale jak twierdzi kierownik, remont kotłowni to obecnie priorytet. Obecnie kotłownia stara jest wręcz w fatalnym stanie. To jest chyba jej ostatnia zima, którą ona może jeszcze normalnie funkcjonować. Jest to bardzo stara technologia, tradycyjne kotły węglowe, które bardzo mocno zanieczyszczają środowisko. To jest ostatni moment na to, żeby to wyeliminować. I stąd właśnie decyzja o budowie zupełnie nowej kotłowni w bardzo innowacyjnej technologii. Będzie to kotłownia składająca się z rewersyjnych pomp ciepła. Jest to zupełna nowość, jedna z pierwszych takich inwestycji w Europie, w Polsce na pewno. Jest to pierwsza i największa inwestycja tego typu kotłowni. Także po wykonaniu gmina może być dumna, że ma właśnie taki obiekt u siebie. Przetarg na wykonawcę nowej kotłowni został już rozstrzygnięty i do końca miesiąca ma zostać podpisana umowa, po czym będą mogły ruszyć prace. Drugą ważną kwestią jest konieczność wykonania termomodernizacji całego obiektu, tak by efektywnie wykorzystać możliwości nowej kotłowni. To jednak bardzo duże przedsięwzięcie, na które trzeba będzie poszukać funduszy z zewnątrz. Ona będzie polegała na całkowitym odnowieniu, wymianie konstrukcji, wymianie całej sieci grzewczej, wymiana poszycia, czyli pokrycia szkłem wszystkich szklarni. Będzie też zastosowana na tych szklarniach, na powierzchniach dachowych fotowoltaika, która zapewni przynajmniej w znacznym stopniu pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną. Będą też sale edukacyjno-wykładowe, z których szkoły wałbrzyskie będą mogły korzystać dla swoich wychowanków, dla młodzieży, dla uczniów z tychże sal i z całego zasobu palmiarni również. W planach jest także przebudowa kas i otoczenia palmiarni. Projekt jest tak duży, że jego realizacja powinna potrwać około 2 lat i to pod warunkiem, że znajdą się zewnętrzne źródła finansowania. Aktualnie kończą się prace przy renowacji zabytkowej blisko 200-letniej bramy wjazdowej. Zakończyły się też remonty w szklarniach produkcyjnych, gdzie hodowane będą kwiaty na potrzeby Zamku Książ i gminy Wałbrzych. Sadzonki, które w zeszłym roku wisiały m.in. na ciągach komunikacyjnych, na latarniach, wykonywały firmy zewnętrzne, tym razem przynajmniej w dużej części. My wykonamy dla gminy Wałbrzych z powierzonych materiałów sadzonki już gotowe do upiększania miasta Wałbrzycha. Odkąd palmiarnia stała się własnością gminy Wałbrzych i zarządza nią Zamek Książ, ponad 10-krotnie zwiększyła się liczba gości. Jest to zatem nie tylko piękny zabytek, ale powracająca do łask atrakcja turystyczna, o którą po prostu trzeba zadbać.